Dobrzyńskie smaki ocalić od zapomnienia. Projekt realizowany z ramienia Fundacji Wetusta z Przestrzeń Pogranicza. Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest upowszechnianie kultury ludowej ziemi dobrzyńskiej i jej wciąż mało znanego dziedzictwa kulinarnego. Wyniki zadania zaprezentowane zostały w formie filmu, na stronie internetowej, podczas konferencji, spotkań. Projekt zakładał stworzenie na przykładzie tradycyjnej kuchni dobrzyńskiej platformy do spotkań wielu pokoleń, budowania więzi i współodpowiedzialności za wypieraną dziś kulturę ludową i jej często zapomniane już smaki. Celem tego projektu była dokumentacja, archiwizacja mało znanej dobrzyńskiej kuchni oraz aktywacja społeczności lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulinarne. Dokumentowanie i badanie tradycyjnego dziedzictwa kulinarnego tego regionu jest wyzwaniem naglącym, które należy podejmować. W przeciwnym razie pozostanie nam odtwarzanie dawnych dobrzyńskich smaków jedynie w kluczu pamięci. Projekt został zrealizowany także przy współpracy i życzliwości trzech gmin. Gminy Rypin, gmina Świdzinia oraz gminy Osiek. W sześciu miejscowościach. W miejscowości Strzygi, Osiek, Świdzinia, Księte, Stary Rypin Prywatny oraz Sadłowo. Nawiązaliśmy współpracę także z kołami gospodyń wiejskich, które panie podzieliły się z nami swoimi tajemnicami kulinarnymi, a także dawnymi przepisami. Zapraszamy Państwa do wspólnego odkrywania tajemnic dobrzyńskiej kuchni i życzymy wszystkim wspaniałej zabawy, a także smacznego. Tradycja żyje, do dzisiaj się takie rzeczy robi. A z dzieciństwa pani pamięta to? Tak. Jest w paczce. Całokształt zjawisk kulturowych związanych z ziemią dobrzyńską składa się na wspólne dziedzictwo kulturowe. W potocznym rozumieniu dziedzictwo oznacza wartość materialną lub niematerialną, przekazaną nam przez przodków spokrewnionych lub po prostu wcześniejszych mieszkańców danego miejsca. Dziedzictwem może być budynek, przedmiot, wartość historyczna, kulturowa, duchowa, język, a także kuchnia. Pamięć o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową. Dlatego tak istotne jest jej przybliżanie i przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomości bowiem przyszłości, w jej różnorodnych przejawach, trudno jest budować przyszłość. Nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale także najgłębszych, duchowych. Kuchnia polska jest ważnym składnikiem dziedzictwa narodowego. Wiąże się to z faktem, że jadano zawsze.
przede wszystkim dla zapewnienia bytu, istnienia, podtrzymania gatunku, ale również z okazji ważnych wydarzeń w życiu człowieka o charakterze rodzinnym, obrzędowym. Nasze kulinarne dziedzictwo zapoznaje ze specyficznym nazewnictwem potraw, sposobami ich przygotowywania, narzędziami, urządzeniami wykorzystanymi w procesie technologicznym, historią, obrzędowym charakterem kuchni, a nawet gwarą. Z drugiej strony pozwala zgłębić i rozwijać kuchnię charakterystyczną dla małej ojczyzny. Stare przepisy są skarbnicą wiedzy na temat dań jadanych przez naszych przodków. Ja najlepszym potrawą było, tak jak było, w lecie zupa sztabiona, wiśniowa. Okay. A ta zupa sztabiowa i wiśniowa z czym była serwowana? Pamięta Pani? To były kluseczki, czy ziemniaki, czy co to było? To zależy. Mhm. Teraz były ziemniaki, tylko były, tak jak teraz mówią, strząśnięte i okraszone, i do tego była przymilka tylko. A czy w kuchni używała Pani grzybów? Tak, ale zależy jakie. No, nie. Właśnie, leśne. Leśne, maślaki, prawuckie, jak mogłam, a to ja już nic nie robię. A co Pani robiła z tych grzybów? Suszyła je Pani? Pierogi może? Jak było takie liche, no to się kładło na kuchnię, żeby uschnąć, a później się nauczyło na nić i się przy piecu wieszało, żeby wyschnąć. I te wysuszone do czego Pani dodawała? O Jezus. Do wszystkiego. Co się jadło ze słodkich rzeczy? Czy jadło się kiedyś dużo słodyczy? Jakie były ciasta? Co jadło się na słodkie? Proszę Panią, dawniejsze lata. To był tylko drożdżak. No i makowiec. A jak kiedyś przechowywano mięso? Jak nie było lodówek jeszcze, to jak przechowywano mięso? W początku, gdzie? W piwnicy. Gary takie, już tak mówię po miejscu. No, gliniane i się soliło i się owijało, żeby tam się nie napruszyło, nic, nie? Takie nakrycie, to tam zależy, bo przeważnie trzeba było takie coś mieć szczelkę czystą, białą i obwiązać, żeby tam, czy mysz, czy tam coś, żeby się nie napruszyło, nie? To. A robiła Pani sama chleb? Po Boże, na tym wychowana. Tak. I pamięta Pani, jak zrobić taki dobry chleb? No jak, to zależy. Przykładowo, ja nie robię na drożdżach. Ja robię zakis, wie Pani co to jest? Zakwas taki, nie? Zakis inaczej nazywany. Tak. A jak zrobić taki zakis? No woda i bąka. I ono musi stać, aż zacznie rosnąć. Mhm. I jak rośnie, wtedy Pani dorabia więcej. No zależy jak. Na blachę, no to ja mam taką miskę i na miskę wtedy to wylewam mąkę i sól i to rośnie. A jak urośnie, widzę, że już wyrośnięte, przygniotę, jak to się mówi, okulne, na blachę i do następnika robiłam tak. A jak to było na tradycyjnej wsi dobrzeńskiej? Tradycyjne pożywienie z lat przed I wojną światową składało się przede wszystkim z pokarmów ziemniaczanych i zbożowych. Dawniej powszechne było pieczenie chleba w domu. Przed 1914 rokiem pieczono niemal wyłącznie na kwasie. W latach międzywojennych używano już obok kwasu drożdży. Przed I wojną światową w biedniejszych rodzinach chleb nie był jednak codziennym pokarmem, a tylko z okazji świąt. Przed I wojną światową pieczono ciasta drożdżowe z bielszej mąki z dodatkiem cukru, na Wielkanoc w kamiennych formach babki lukrowane z rodzynkami. Do wypieków odświętnych na ziemi dobrzeńskiej należało także ciasto z tartych, surowych kartofli z dodatkiem jaj, cukru, zapachów pieczone w rytwance po chlebie. Thank you.
Najczęstszym pożywieniem codziennym były pieczone na blasze placki z surowych kartofli, tartych z dodatkiem mąki. Na ziemi dobrzyńskiej zwane były chlapaki, chlapacze, bugaje. Z gotowanych potraw kartoflano-mącznych bardzo popularne były kluski kartoflane z tartych surowych ziemniaków. Stanowiły one często także dodatek do zup, w tym czerniny. Podstawą codzienną były także zacierki, robione z mąki żarnowej, ale odsianej. Jedzono je z mlekiem słodkim lub zsiadłym, niekiedy z okrasą lub kapustą. Często jadano zupę, zwaną zagraj, dziad lub pospółka. Z warzyw nigdy spożywano najwięcej kapusty, tak świeżej jak i kiszonej. Robiono z niej zupy, gołąbki z mięsem, jedzono z kluskami ziemniaczanymi. Drugą, często jadaną jarzyną, był groch. Pozostałe to fasola, bobły, brukiew, marchew, buraki, dynie, tak zwane banie, cebula, seler i por. Nie znano natomiast długo szpinaku i pomidorów. Spożywano również komosę i lebiodę, szczególnie w rodzinach biedniejszych czy też na przednówku. Gotowano je na gęsto lub smażono, drobno posiekaną, robiąc tak zwany jarmuż albo tak zupę zwaną faćką. Do pokarmów ludzi biednych należały też pokrzywy, żagawki. Zbierano także szczaw polny, głównie na zupę. Z owoców także przyrządzano zupy, w tym na przykład zupę z jagód, zupę z wiśni. Ze śliwek robiono powidła. Owoce, takie jak śliwki, jabłka, grusze, powszechnie suszono. Niedzielę przeważnie kura lub kaczkę. Chętnie sporządzano z krwi, zwłaszcza kaczej, czerninę. W okresie żniw podawano sporządzoną wcześniej kiełbasę, żeberka, kotlety. W zimie, tylko podczas świąt Bożego Narodzenia i w okresie zakończenia karnawału jedzono więcej mięsa. Na ostatki zabijano najczęściej wieprzka. Spożywano mięso z własnych zabitych zwierząt, głównie świń, które zabijano prawie wyłącznie z okazji świąt dorocznych i rodzinnych. W niedzielę i święta jedzono niekiedy rosół z mięsa wołowego, tak zwanej rętowiny, które kupowano u rzeźnika. Rosół z kluskami podawano również na weselach, na stypach pogrzebowych. Mięso wołowe gotowano w rosole, potem opiekano. Wywar ten czasami jedzono po zabieleniu i dodaniu kwasu z kapusty, jako tak zwana biała zupa, bardzo popularna niegdyś na ziemi dobrzyńskiej. Z mięsa wołowego przygotowywano na wesela zrazy, z mięsa cielęcego na Wielkanoc zrobiono pieczeń naszpikowaną słoniną i cebulą. Mięso cielęce dodawano także niekiedy do kiełbas. Zabijano zwykle jałówkę lub byczka z okazji wesela na rosół. Robiono z tego także nóżki w galarecie, kotlety, wędliny. Galaretę z nóżek podawano także często na stypach pogrzebowych. Natomiast gęsinę po zasoleniu przechowywano w piwnicach. Wytapiano i przechowywano również gęsi smalec. Zatem kuchnia dobrzyńska
Była bardzo ziemniaczana, bardzo mączna, mało mięsna. Była natomiast prosta i smaczna. Zapraszamy Państwa do wspólnej, mamy nadzieję, wielopokoleniowej zabawy w odkrywanie dobrych, tradycyjnych, dobrzyńskich smaków. Thank you.